Zapraszam na trzeci odcinek. 29 kwietnia 1934 roku otwarto port lotniczy Warszawa-Okęcie. Lotnisko położone jest w odległości około 8 km od centrum Warszawy. Zajmuje powierzchnię ponad 500 hektarów. W 2001 roku nadano mu imię Fryderyka Chopina. Na początku swojego istnienia obsługiwało ponad 10 tysięcy pasażerów. Dziś odlatuje i ląduje tu ponad 11 milionów osób rocznie. Przenosimy się do XVIII wieku. Myślicie, że wtedy nie było celebrytów i playboyów? Jedną z osób, którą dziś moglibyśmy tak nazwać, był człowiek, którego nazwisko od ponad 200 lat wywołuje emocje i erotyczne skojarzenia. Mowa o Casanowie. Giacomo Casanova był postacią historyczną. Urodził się w Wenecji w 1725 roku. Oprócz tego, że był zdolnym podrywaczem, wyróżniał się jako matematyk, alchemik i pisarz. Zorganizował loterię państwową, dziś nieco udoskonaloną, znaną jako Lotto. Wizerunek podrywacza nie jest dziełem przypadku. W swoich pamiętnikach spisanych pod koniec życia wspomniał o zdobyciu 122 kobiet, chociaż historycy uważają, że ta liczba była o wiele większa. Ciekawym faktem jest to, że Casanova zwiedzał całą Europę, w tym Warszawę, gdzie gościł u samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pomyślicie, tyle kobiet, to ile musiał mieć dzieci? Prawdopodobnie tylko kilkoro, dlatego że był jednym z pionierów używania płóciennych prezerwatyw jako środka antykoncepcyjnego i chroniącego przed chorobami. Mimo stosowania tych, jak mawiał, smętnych pokrowców, kilkanaście razy cierpiał na rzeżączkę, kiłę i syfilis. Zmarł w samotności w wieku 70 lat. Do zobaczenia w następnym odcinku.